Cześć. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy masaż boli. I możecie się powoli przyzwyczajać, bo prawidłowa odpowiedź brzmi: to zależy. To zależy od bardzo wielu czynników. Na początek warto wziąć pod uwagę kwestię pacjenta. Czy masaż boli? To zależy też od indywidualnego progu bólowego, czyli czy ktoś jest odporny na ból, czy nie. Niektórzy lekko się ich przygniecie do stołu i już piszczą, a inni można ich cisnąć łokciem i nic. I się pyta, tak, jest super, fajnie, mocny masaż, tak, niektórzy uwielbiają. Dobra. To kwestia progu bólowego udanej osoby, udanego pacjenta, to jedna kwestia, czy masaż boli, czy nie. Jeżeli nie jesteście jacyś tkliwi, no to raczej są mniejsze szanse, że masaż będzie bolał. Druga kwestia to rodzaj masażu. Bo jeżeli was boli podczas masażu w jakimś spa, i to jest jakiś masaż relaksacyjny, nie wiem, masaż czekoladą, czy nawet nie wiem, jakie są jeszcze inne masaże. Jeżeli taki masaż was boli, no to coś jest chyba nie tak. Albo masażysta jest kompletnie do dupy, albo coś z wami jest nie tak. Także zależy od masażu. Masaż sportowy czy izometryczny, masaż leczniczy, one faktycznie mogą poboleć, w nich się używa mocniejszych chwytów, mocniej się po prostu masuje i te masaże mogą pobolewać. Następna kwestia to jest właśnie już sam masażysta. Tak jak mówiłem już w którymś filmie, masaż. W masażu uczestniczą dwie osoby, czyli jeżeli my się odzywamy, rozmawiamy z masażystą, mówimy mu, że to nas boli, ok, i też zależy od rodzaju, zależy od celu danego masażu, bo czasami to musi trochę poboleć, no nie ma zmiłuj, ale generalnie jeżeli rozmawiamy z masażystą, mówimy mu, że nas boli, to on też zazwyczaj trochę zluzuje ten chwyt, więc kolejne, jeżeli boli, to powiedzieć, że boli, proste, to wtedy może trochę mniej boleć, bardzo proste. Kolejną kwestią jest, znowu wrócę do pacjenta, czy on przychodzi do nas z jakimś problemem i czy to jest jakiś przewlekły problem, czy raczej taki, powiedzmy, stan ostry. Stan ostry to mam na myśli, że nie wiem, przewróciliśmy się, coś zbiliśmy, mamy potłuczone, albo dopiero początek jakiejś innej choroby, dolegliwości, jakieś punkty spustowe, powiedzmy, to powiedzmy podciągnę pod stan ostry, to terapia takich miejsc może boleć i zazwyczaj boli. Z tym, że to nie jest raczej, przynajmniej w moim wypadku, warto mówić za siebie. U mnie takie masaże to nie są bardzo bolesne. Są momenty boleśniejsze,
i łagodniejsze. Ja nie cisnę przez tam pół godziny jedno miejsce, wciskam łokieć czy kolano, czy co tam. Nie. Są momenty ostrzejsze i łagodniejsze. Także to nie jest tak, że boli cały czas i że boli nie do wytrzymania. I tu znowu wracam, rozmawiajcie z masażystą, mówcie mu, gdy boli za mocno. A na przykład w jakichś przewlekłych chorobach, gdy nas po prostu, nie wiem, bolą lędźwia, odcinek lędźwiowy nas boli, nie możemy długo siedzieć, czy nie możemy długo stać, czy po jakiejś długiej innej pozycji bolą nas lędźwia, to taki masaż może być punktowo bolesny, ale generalnie raczej nie jest bolesny, nie jest taki ostry. Raczej wtedy, chociaż zależy od przypadku, bo to znowu generalizowanie, ale wydaje mi się, że wtedy to jest bardziej taki rozluźniający masaż i to nie jest ciśnięcie jednego punktu, bo jeżeli nas bolą całe lędźwia, to zazwyczaj nie jest jeden punkt. Także też stan pacjenta. Czy coś jeszcze? Czemu może nas bardziej lub mniej boleć? I czy boli? Nie wiem, wydaje mi się, że to już wszystkie takie aspekty. Także jeżeli czegoś nie poruszyłem albo macie jakieś dodatkowe pytania, to zadawajcie w komentarzach, piszcie do mnie wiadomości prywatne i do następnego razu. Cześć!